kiedy totalna opozycja, a w świetle dzisiejszego święta Konstytucji 3 maja raczej targowica, jeździła na skargi do Brukseli, Solidarna Polska przestrzegała, aby nie wchodzić w żadne negocjacje z Komisją Europejską. Ruszyła przeciw Polsce machina. TSUE, Komisja, Parlament, wszyscy razem zaczęli żądać konkretnych zmian w polskim prawie, tak jak chce tego proniemiecka opozycja, żeby ta doktryna Neumanna pozostała nienaruszona. O co poszło? O to, czy możemy w Polsce decydować o tym, jak wybierać sędziów? Czy mamy prawo reformować sądy? Po pierwsze, Unii nic do tego. To nie są kompetencje, które zostały jej traktatowo przekazane. Oskarża się Polskę o upolitycznienie sądownictwa. Tylko że dziś w Polsce powołuje się sędziów tak samo jak w Hiszpanii. Tam to nikomu nie przeszkadza, ale jeśli Polska jakieś reformy przeprowadza, od razu reakcja i oskarżenia. A u Niemców to się po prostu zbierają politycy i wybierają sędziów. Też to nikomu nie przeszkadza. Ale to Niemcy jeszcze na dodatek wiedzą prym w atakowaniu Polski. To ich politycy przecież mówią, że w ramach tego ataku zamierzają Polskę głodzić. Dlatego z czasem coraz wyraźniej było widać, że sądy są tylko pretekstem. Pretekstem do wprowadzenia mechanizmów politycznego szantażu, by państwa, które mają inną wizję niż Bruksela czy Berlin, spacyfikować. Spacyfikować blokadą funduszy. W 2020 roku ostrzegaliśmy, że żaden kompromis nie powinien być przyjmowany, bo środki pod groźbą szantażu będą blokowane. I proszę bardzo, są. Pod szantażem są blokowane skutecznie, że przyjmowane są kolejne ustawy, które paraliżują sądownictwo. Nadto gwarantują sędziom totalną bezkarność. Ale Brukseli ciągle jest mało. Na początku chcieli zmian w Sądzie Najwyższym, potem kwestionowania decyzji prezydenta o powoływaniu sędziów. Teraz to oni już chcą zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, prokuraturze, CBA. Ba, oni nawet chcą pod szantażem, żebyśmy zmienili regulamin Sejmu. Oczekują także, że uznamy wyższość orzeczeń TSUE nad polską konstytucją. A jak nie, to obetną fundusze. Niedługo wprost nakażą, kto w Polsce może wygrywać wybory. Sprawa po sprawie odbierają nam prawo do decydowania o organizacji naszego państwa. W efekcie o żadnej sprawie nie będziemy mogli w Polsce decydować, bo jak rozmontują państwo, to staniemy się jakimś landem, kolonią, a w takiej sytuacji o tym na przykład, jaką politykę w naszym imieniu należy prowadzić wobec Rosji, decyzje nie zapadać będą w Warszawie, lecz w Berlinie. O to im właśnie chodzi, by Polska przestała być suwerenna. Proces ten przyspiesza. Dlatego nie możemy się biernie przyglądać. Tym bardziej nie możemy iść na kolejne kompromisy. Dlatego powstaje dzisiaj suwerenna Polska. Szanowni Państwo, suwerenna Polska to również wolne lasy. Lasy dla nas wszystkich. Lasy, w których możemy iść na spacer z rodziną. Lasy, do których możemy pójść na rower. Lasy, w których możemy zbierać grzyby czy jagody. Czy spotykać dzikie zwierzęta. W końcu 1/3 Polski to przecież lasy. Dokładnie tak. Zanim zaprosimy naszego kolejnego gościa na mównicę, chcielibyśmy serdecznie przywitać panią Krystynę Szyszko, wdowę po świętej pamięci Janie Szyszko. Wielkie brawa dla pani Krystyny, bo to Jan Szyszko pokazał, jak można walczyć o suwerenność polskich lasów.